Mecz Inter Sieradz Woźniki, LKS Tubądzin. Będzie ciężko jakieś punkty walczyć, no ale będziemy próbować. Na sztucznym boisku Mosiru lider tabeli grupy trzeciej sieradzkiej klasy B, Inter Sieradz Woźniki, podejmował spadkowicza z klasy A, LKS Tubądzin. Zespół z Tubądzina przyjechał do stolicy powiatu sieradzkiego w 11-osobowym składzie. Inter zaś miał rezerwowych. W 14 minucie do bramki strzeżonej przez Tomasza Majchrzyckiego trafił Michał Furmańczyk, który ostatnimi czasy błyszczy w drużynie prowadzonej przez Arkadiusza Czyżaka. Później w 23 minucie do bramki Tubądzina trafił Łukasz Stańczyk. W 31 minucie po raz drugi do bramki trafił Michał Furmańczyk, a bramkę do szatni w 44 minucie strzelił Konrad Gruda. Do przerwy 4-0 dla Interu. Spadkowicz z klasy A był bez szans także w drugiej połowie, bowiem w 53 minucie po raz trzeci bramkę strzelił Michał Furmańczyk, czym zdobył hat-tricka. Kilkanaście minut później tego zawodnika zmienił powracający po kilku latach do Interu Tomasz Dulas. Doświadczony pomocnik, który wrócił do drużyny z Woźnik, zagrał jak i cała drużyna bardzo przyzwoicie. O dziwo arbiter główny nie pokazał żółtych i czerwonych kartek. Drużyna była zdecydowanie lepsza z Woźnik. No my też mieliśmy problemy kadrowe, było nas 11, nie było nikogo na zmianę. Połowa składu juniorów, więc no jest, baliśmy się, że będzie dwucyfrówka, więc nie jest źle, no ale no, tak bywa. No. Drużyna była dużo mocniejsza, więc nic nie dało się zrobić. No, za tydzień gramy z Sochą, czyli wiceliderem, więc będzie ciężko jakieś punkty walczyć, no ale będziemy próbować. Gramy u siebie następny mecz i tam będziemy walczyć przynajmniej o remis. Myślę, że było dobrze. Z tyłu było wszystko ładnie, dobrze poukładane. Trener się przyłożył. Z przód musimy poprawić. No i cały czas wygrywać mecze. Jakie macie plany na następne kolejki? Wszystkie mecze wygrywamy. Mogło być gorzej, ale mogło być też lepiej. Jakie macie plan na kolejne kolejki? No wygrywać. Za tydzień nasza telewizja pokaże mecz w Harupi Małej, gdzie tamtejsza duma Harupi, czyli słynny LGKS, podejmie UKS Łustków, prowadzony przez Brazylijczyka Fabiano Andrade Valenta.